Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w Pracowni Literackiej. Dziś kolejny materiał przygotowany z myślą o Was, czyli streszczenie i opracowanie dżumy Alberta Camus. Wierzę, że ta pigułka wiedzy się przyda, wspomoże Was w Waszej dalszej nauce, da solidne podstawy. Jeżeli potrzebujecie właśnie wsparcia też z innych lektur, to zapraszam Was na notatkidomatury.pl i na kursydomatury.pl, gdzie znajdziecie właśnie materiały do tych też najważniejszych lektur obwiastkowanych, albo wręcz cały kurs, w którym pomogę Wam przygotować się do matury. To co? Wstęp za nami, zaczynajmy! Witamy Lusię i zaczynamy. Od idei, czyli od tego, o co chodzi w utworze, rozpocznijmy. Dżuma to uniwersalna i ponadczasowa opowieść, której akcja toczy się w mieście Oran, opanowanym przez zarazę. W tych specyficznych warunkach ujawniają się różne postawy mieszkańców wobec śmiertelnego zagrożenia. Czy godnie stawimy czoła niebezpieczeństwu, czy dokonamy wyborów, których potem nie będziemy żałować, czy podołamy tej niezwykle trudnej próbie charakterów, to podstawowe pytania tej książki. No i teraz kilka słów o autorze. Napisał on m.in. takie książki jak Obcy, Upadek, no i właśnie Dżuma. Autor też znanych esejów, tutaj dla przykładu możemy podać Mit Syzyfa. Warto wspomnieć też, że Camus jest uznawany za egzystencjalistę, choć sam się do końca z tą etykietką nie zgadzał. Będę oczywiście ten termin też dla Was tłumaczyć. Sama Dżuma zaś okazała się wielkim sukcesem wydawniczym. No ale na cóż się to zdało, skoro Camus swoje życie, znaczy na cóż się to zdało? No zdało się na wiele, ale życie autora nie było przepełnione samymi sukcesami czy samymi dobrymi wydarzeniami, bo w styczniu 1960 roku zginął w wypadku samochodowym, który najpewniej był efektem działań KGB, no i miał wówczas przy sobie książkę Pierwszy człowiek, niedokończoną swoją kolejną powieść. Spójrzmy teraz na informacje ogólne o lekturze. Data wydania to mamy 10 czerwca 1947 roku. Miejsce powstania Francja, epoka współczesność, to jest historia literatury po 1945 roku. Epika, jeśli chodzi o rodzaj, gatunek, to oczywiście jest to powieść, ale posiadająca cechy paraboli oraz kroniki. Czasami określa się ją też jako współczesny moralitet. Ich geneza. Pisarz odwoływał się w powieści do francuskich doświadczeń związanych z II wojną światową, klęski Francji, okupacji nazistowskiej, kolaboracji władz z nazistami i ruchu oporu. I teraz mamy znaczenia tytułu Dżuma. To jest coś, o co będziecie pytani, jak świat długi i szeroki. No i między innymi mogą to być takie znaczenia, czyli dżuma w tej warstwie dosłownej to jest to zaraza, choroba, która pojawiła się w Oranie. Dalej można też myśleć o dżumie jako o takim niebezpiecznym żywiole przychodzącym z zewnątrz, który niszczy świat danej społeczności, czyli dżuma może oznaczać wirus, ale też ideologię, wojnę i tym podobne. Dżuma to też być może alegoria II wojny światowej, która okazała się kataklizmem moralnym. Albo dżuma to też poczucie absurdu istnienia. Ludzie są samotni, cierpią i giną bez powodu, doskwiera im brak sprawiedliwości, tracą poczucie sensu życia i wiarę w Boga. I jest jeszcze też piąte rozumienie, czyli dżuma jako zło, które być może tkwi w każdym człowieku. No i tutaj ten cytat, każdy nosi w sobie dżumę, nikt bowiem nie, nikt na świecie nie jest od niej wolny. Kompozycja. Dżuma składa się z 5 części opisujących kolejne etapy epidemii. Czas akcji to są lata 40. XX wieku. Miejsce akcji to jest fikcyjne nadmorskie miasto Oran, położone w Algierii. Narracja. Tutaj ważne, żeby wiedzieć, że narrator to mieszkaniec Oranu, uczestnik wydarzeń, dokumentuje przebieg epidemii w formie kroniki, bazuje na swojej wiedzy, a także na relacjach innych świadków. Zazwyczaj posługuje się trzecią osobą, czasami przemawia w imieniu mieszkańców miasta, niekiedy zwraca się do czytelników, pod koniec opowieści zdradza swoją tożsamość i to jest dr Rie, jeden z najważniejszych bohaterów. Ważne pojęcia. No i tu przede wszystkim ten egzystencjalizm wspomniany już przeze mnie, czyli nurt filozoficzno-literacki, który zakłada, że człowiek jest skazany na tragiczne poczucie osamotnienia we wrogim, niebezpiecznym, pozbawionym Boga czy też innej metafizycznej istoty świecie. Człowiek kreuje siebie poprzez własne, samodzielne wybory moralne. Parabola. Przypowieść, która ma dwa znaczenia, dosłowne oraz przenośne.
alegoryczne albo symboliczne. Znaczenie dosłowne zawiera często prawdy albo pouczenia moralne. Moralitet to zaś utwór literacki, który zawiera wyraziste przesłanie moralne. Alegoria, element utworu literackiego, który zawiera łatwe do rozszyfrowania znaczenie przenośne. Na przykład list to alegoria sprytu, lew to alegoria odwagi. Natomiast symbol to jest taki element utworu, który zawiera trudne do rozszyfrowania, no zazwyczaj znaczenie przenośne, czyli to może być na przykład rozdarta sosna w ludziach bezdomnych, no bo nie ma czegoś takiego, że zawsze jak widzimy rozdartą sosnę, to już wiemy, że w kulturze jest utrwalone jakieś jej konkretne znaczenie. No oczywiście w polskiej literaturze i literaturoznawstwie już można powiedzieć, że ta rozdarta sosna jest bardzo wyrazista, no ale to nie jest absolutnie ta sama sytuacja jak ten wspomniany list, czy lew, czy nawet sowa, alegoria mądrości. Dobra, lecimy z bohaterami. Najważniejszy bohater Bernard Rye, lekarz, główny bohater, który pod koniec opowieści zdradza, że jest narratorem, rozsądny, opanowany, empatyczny, skupiony na pracy. Uważa, że jego walka z dżumą to przejaw uczciwości, a nie bohaterstwa. Sądzi, że jedyny sposób walki z dżumą to uczciwość. Dyskretnie, choć mocno przeżywa rozstanie z żoną, która opuściła Oran na początku epidemii. Jean Thoreau, to jest postać owiana tajemnicą, przybywa do Oranu przed epidemią. Z jednej strony to młody mężczyzna lubiący z rozrywki, z drugiej to syn prokuratora, który nie może pogodzić się z istnieniem kary śmierci. Mówi, że usiłuje być niewinnym mordercą. Prowadzi notatki, na które powołuje się Rye. Angażuje się w walce z zarazą. Raymond Rambert to będzie paryski dziennikarz. Gdy Oran zostaje zamknięty, szuka nielegalnych sposobów na wydostanie się z miasta. Chce wrócić do swojej ukochanej. W pewnym momencie przechodzi przemianę. Odrzuca propozycję ucieczki i przyłącza się do walki z dżumą. Cotard, tajemnicza, podejrzana postać. Próbuje popełnić samobójstwo. Jako jedyny cieszy się, że panuje dżuma i jako jedyny obawia się końca epidemii. Ma na koncie jakieś przestępstwo i boi się wymiaru sprawiedliwości. Gdy zaraza mija, barykaduje się w mieszkaniu i strzela do ludzi. Zostaje zatrzymany przez policję. Ojciec Panelu, ksiądz, w swoich płomiennych kazaniach głosi, że dżuma to kara Boża za ludzkie grzechy. Śmierć dziecka rozpoczyna u niego proces przemiany. Łagodnieje. Angażuje się w walkę z dżumą, zaraża się i umiera. Joseph Grant, urzędnik, skromny, pracowity, dobry człowiek, cały czas przeżywa rozstanie z żoną, chce napisać książkę, ale bezustannie poprawia jej pierwsze zdanie. Zapada na dżumę, ale zdrowieje. Dr. Castle. Stary lekarz, znajomy doktora Rye, on jako pierwszy dochodzi do wniosku, że w Oranie pojawia się dżuma. Stworzył serum, które pomogło skutecznie walczyć z zarazą. No i teraz, po tym jak ci bohaterowie zostali nam przedstawieni, słuchamy sobie streszczenia. Część pierwsza. Oran, przeciętne miasto w Algierii, która wówczas była francuską kolonią, lata 40. XX wieku. Opowieść snuta przez trzecioosobowego narratora zaczyna się w kwietniu. Doktor Bernard Rye natyka się na martwego szczura. Wkrótce okazuje się, że to był jeden z pierwszych sygnałów zwiastujących epidemię dżumy. Doktor odwozi chorą żonę na pociąg. Kobieta wyjeżdża do sanatorium. Następnego dnia przybywa jego matka, która ma zająć się domem. Martwych szczurów przybywa. Mieszkańcy zapadają na tajemniczą, groźną chorobę. Nikt jeszcze nie potrafi jej zdiagnozować. Umiera dozorca. Narrator oznajmia, że snując swoją relację będzie posiłkował się różnymi świadectwami, ale głównie będzie polegał na bogatych w szczegóły zapiskach Jeana Thoreau, tajemniczego mężczyzny o ciekawej osobowości. Po śmierci dozorcy spowodowanej chorobą i po konsultacjach z innymi lekarzami, dr Rye dzwoni do sekretarza syndykatu lekarzy w Oranie i prosi o izolację nowych chorych. Jeden z mieszkańców, Cotard, podejmuje próbę samobójczą. Doktor jest na tę okoliczność przesłuchiwany przez policję. Chodzi o ustalenie motywów czynu. Doktor Rye rozmawia ze swoim starszym kolegą po fachu, doktorem Castelem. Dochodzi do wniosku, że ich miasto nawiedziła dżuma. Trzeba liczyć się z najgorszym. Doktor Rye, pogrążony w myślach, stwierdza, że pewność można zyskać tylko w codziennej pracy i że najważniejsze to dobrze wykonywać swój zawód. Statystyki są coraz bardziej alarmujące. Lekarze twierdzą, że trzeba zastosować radykalne środki. Władze zwlekają z decyzją. W końcu prefektura ogłasza epidemię dżumy. Zaczyna się walka z zarazą, miasto zostaje zamknięte. Cały czas brakuje serum. Część druga. Mieszkańcy Oranu próbują się jakoś przystosować do nowych i bardzo trudnych warunków. Narrator nazywa je wygnaniem we własnym domu. Ludzie są osamotnieni i zrozpaczeni. Coraz bardziej doskwiera im sytuacja zamknięcia i odcięcia od możliwości,
które charakteryzowały ich dotychczasowe życie. Narrator pokazuje różne reakcje na tę sytuację. Dziennikarz Raymond Rambert, który przybył niedawno do Oranu, chce jak najszybciej go opuścić, nawet nielegalnie. Tęskni za ukochaną kobietą. Cotard bardzo się cieszy. Groziło mu aresztowanie, które epidemia odwleka w czasie. Ojciec Panelu wygłasza płomienne kazanie, w którym dowodzi, że dżuma jest karą boską. Nawet ta plaga, która was zabija, uszlachetnia was i wskazuje drogę. Mówi w kościele do wiernych. Joseph Grant, urzędnik, jest skoncentrowany na pisaniu swojej powieści. Cały czas udoskonala pierwsze zdanie. Doktor Rie całkowicie skupił się na pracy, na rzecz walki z zarazą, czasami wdając się w filozoficzne rozmowy o sensie życia. Doktor Castel pracował nad stworzeniem surowicy, czyli serum. Inni oddają się rozmaitym przyjemnościom. Pod koniec czerwca liczba chorych wzrasta. Samopoczucie mieszkańców jest coraz gorsze. Toro proponuje stworzenie ochotniczych oddziałów, co spotyka się z akceptacją doktora Rie. Nazajutrz Toro wziął się do pracy i zebrał pierwszą grupę, za którą miało pójść wiele innych. Doktor Rie i Toro uważali, że nie wolno się zrażać i że trzeba walczyć w taki czy inny sposób i nie padać na kolana. Druga część kończy się sceną, w której Rambert dzwoni do doktora Rie i pyta go, czy można dołączyć do oddziałów, dopóki nie znajdzie sposobu na opuszczenie miasta. Lekarz zgadza się na to. No, czyli zmienia to zupełnie Rambert swoje podejście do sprawy. Część trzecia. Sierpień. Na apogeum epidemii nakładają się letnie upały. Sytuacja robi się coraz bardziej krytyczna. Dżuma przesłoniła wszystko. Władze postanawiają odizolować szczególnie doświadczone przez dżumę dzielnice. Mogli opuszczać tylko ludzie, których praca była niezbędna. W tym samym czasie wzrasta liczba pożarów. Wzniecają je ci, którzy wracają z kwarantanny i doprowadzeni do szaleństwa żałobą i nieszczęściem podpalają swe domy w złudzeniu, że zabiją w nich dżumę. Zaczyna dochodzić do zamieszek. Ogłoszono więc stan oblężenia, wprowadzono również zaćmienie. Od godziny 11 miasto pogrążone w całkowitej ciemności stawało się kamienne. Z racji coraz wyższej umieralności pojawiają się kłopoty z pogrzebami. Brakuje miejsca na cmentarzu, zostaje zburzona część muru okalającego miasto, żeby w ten sposób zyskać miejsce na pochówki. Ale to nie pomaga. Zmarłych zaczęto wywozić do pieca krematoryjnego przy użyciu tramwajów. Nad wschodnimi dzielnicami Oranu unoszą się wyziewy. Doktor Rie zdaje sobie sprawę, że wkrótce może dojść do tego, że ludzie będą umierali i gnili na ulicach. Pod naporem nieszczęść popadają w apatię, tracą wrażliwość, ogarnia ich monotonia. Nikt u nas nie miał wielkich uczuć, oznajmia kronikarz. Część czwarta. Członków formacji sanitarnych ogarnia potworne zmęczenie. Doktor Rie stwierdza, że serce służy mu do tego, by mógł wytrzymać 20 godzin na dobę, podczas których widział, jak umierają ludzie stworzeni do życia. W opowieści kronikarza zaznacza się wyraziście wątek Cotarda. Kronikarz, narrator, powołując się na zapiski Toro, oznajmia, że Cotard znakomicie odnajdował się w tych ponurych okolicznościach. To człowiek, który rośnie, stwierdza Toro, poświęcając kilka stronic tematowi stosunki Cotarda z dżumą. Rambert, który wreszcie znalazł sposób na ucieczkę z miasta, postanowił jednak zostać i dalej pomagać w walce z dżumą. Pod koniec października wypróbowano serum doktora Castella, które było ostatnią nadzieją Rie. W wielu mękach na dżumę umiera synek sędziego Ottona. Świadkowie jego śmierci, m.in. dr Rie, ojciec Panelu, Toro, są wstrząśnięci. Po tym wydarzeniu dochodzi do wymiany zdań między zakonnikiem a Rie. Ten pierwszy dowodzi, że pomimo wszystko powinniśmy kochać to, czego nie rozumiemy. Ten drugi mówi, że nie pokocha świata, w którym dzieci są torturowane. Doktor dodaje jeszcze, zbawienie człowieka to zbyt wielkie słowo dla mnie, nie idę tak daleko. Interesuje mnie jego zdrowie, przede wszystkim zdrowie. Wkrótce ojciec Panelu, który zaangażował się w walkę z zarazą, wygłasza drugie kazanie. Jego teza jest już inna. Dżuma to nie kara boska. Cierpienie dzieci jest naszym chlebem, ale bez tego chleba dusza zginęłaby od głodu duchowego, mówi. Tezę tego kazania można zawrzeć w skrócie tak. Dżuma to straszne wyzwanie, na które musimy odpowiedzieć ufnością, wiarą, miłością i działaniem. Wkrótce zakonnik zachorowuje na dżumę i umiera. Jego przypadek określony zostaje jako wątpliwy, czyli no nie do końca wiadomo, czy to tylko dżuma się złożyła na tę śmierć. Liczba chorych przestaje rosnąć. Pod koniec listopada Toro opowiada doktorowi Rie historię swojego życia. Jego ojciec był zastępcą prokuratora generalnego. Któregoś razu młody Toro poszedł na rozprawę i ku swemu zaskoczeniu usłyszał, jak ojciec żąda kary śmierci dla oskarżonego.
Uznał to za morderstwo, stracił serce dla ojca. Postanowił zwalczać morderstwa, wszelkie formy odbierania ludziom życia. Brał udział w najróżniejszych konfliktach toczących się w Europie. Usiłuje być niewinnym mordercą. Mówi doktorowi i dodaje, że interesuje go tylko jedno, jak zostać świętym. Doktor odpowiada mu, że jego obchodzi tylko, żeby być człowiekiem. Nadchodzi grudzień, ostra zima. Joseph Grant znika, Rie oraz Toro szukają go. Znajdują urzędnika stojącego przed witryną sklepową i płaczącego. Zrozpaczony mówi doktorowi o żonie. Zabierają go do domu. Wszystko wskazuje na to, że zachorował na dżumę. Jednak choroba odpuszcza. W ciągu tygodnia doktor miał jeszcze ze 4 podobne przypadki. Na ulicach pojawiają się szczury, których nikt nie widział od 4 miesięcy. Czwarta część kończy się bardzo optymistycznie. Statystyki oznajmiały cofanie się choroby. Część piąta. Epidemia powoli się cofa. Serum doktora Castella zadziałało. Różne są reakcje mieszkańców na tę wiadomość, ale generalnie dominują nadzieja i optymizm. Wyjątkiem jest Cotard, którego opanowuje strach. Z niejasnych powodów boi się powrotów do normalności. Wspomina coś o zaczynaniu od zera. W pewnym momencie dwóch funkcjonariuszy policji próbuje go zatrzymać, ale ucieka im. Zupełnie niespodziewanie na dżumę zachorowuje Toro i wkrótce umiera. Rano doktor Rie dowiaduje się o śmierci swojej żony, co przyjmuje ze spokojem. Przyzwyczaił się już do bólu. Nazajutrz, o świcie w piękny poranek lutowy, bramy Oranu zostają otwarte. Spotyka się to z głośnym i powszechnym entuzjazmem. Opowieść dobiega końca. Narrator wyznaje, że doktor jest autorem kroniki. Tłumaczy, że zależało mu na tonie obiektywnego świadka. Jedna z ostatnich scen przedstawia strzelaninę. Cotard, uciekłszy policji, zabarykadował się w mieszkaniu i zaczął strzelać do ludzi na ulicy. W wyniku sprawnej akcji szaleniec zostaje zatrzymany. W końcowych słowach narrator mówi dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, w ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw niż na pogardę. Po drugie, bakcyl dżumy nigdy nie umiera i nie znika. Ta-da-dam. I teraz motywy literackie. Miasto, oczywiście. Akcja dżumy osadzona jest w Oranie, przeciętnym mieście, które narrator określa jako brzydkie. Wyróżnia się brakiem właśnie elementów natury, czyli nie ma gołębi, drzew, ogrodów. No i zatem mamy też motyw natury, a raczej jej brak. No i to ma symboliczne znaczenie w przypadku Oranu. Może to jest miasto sztuczne, fałszywe. Gdy zaczyna się epidemia, natura wdziera się do miasta, przypomina o sobie, choćby w postaci szczurów. Choroba, no to oczywiście wiemy, że jest to dżuma, która wywraca do góry świat mieszkańców Oranu. Nic już nie będzie takie jak wtedy. No i dżuma, wirus, zaraza, epidemia to znowu alegory zagrożenia, które przychodzi z zewnątrz. Ideologia nazistowska, bo słuchajcie, często interpretuje się dżumę jako właśnie tę ideologię nazistowską, wskazując, że Francja została podbita i okupowana przez hitlerowskie Niemcy. Zło. Czyli dżumę można też zrozumieć o wiele bardziej uniwersalnie, jako zło, które od zawsze zagraża człowiekowi, to już było. Mroczna natura człowieka, to znowuż mamy związek z tą interpretacją tytułu, gdzie mówi się o tym, że bakcyl dżumy nigdy nie umiera i nie znika. Śmierć, czyli wybuch epidemii, przypomina mieszkańcom, jak bardzo kruche jest ich życie i że śmierć czeka nas w najmniej oczekiwanym momencie. Cierpienie, to tu chyba nawet nie trzeba komentować, że dżuma przynosi je w ogromnych ilościach i fizyczne, i psychiczne. Samotność. Grant na przykład nie może pogodzić się z faktem, że żona go opuściła. Absurd, czyli przypadkowość i niesprawiedliwość śmierci. Postawy wobec zła są różne, czyli tutaj Rambert postanawia zostać w mieście i solidarnie z jego mieszkańcami stawić czoła zarazie, więc na początku chciał wyjechać, potem został. Wybory, no to właśnie o tym, kim jesteśmy, decydują podejmowane przez nas decyzje właśnie, czyli wybory. Lekarz, czyli doktor Rie, który jest tutaj ideałem lekarza, całkowicie poświęcającym się swojej pracy, niezwykle uczciwym. Miłość, można odnieść wrażenie, że w tym świecie opanowanym przez zarazę jest problematyczna, niemożliwa, skazana na klęskę. No ale doktor Rie czuje, że świat bez miłości jest martwym światem, czyli gdzieś ta miłość jednak w tle jest. Bunt. Bohaterowie dżumy buntują się solidarnie wobec zarazy i tym samym dają czynnie znać, że protestują przeciwko złu, nie ma w nich zgody na zło. Pokazują też olbrzymią odwagę. I dobro. Doktor Rie, który jest alter ego autora, stwierdza pod koniec powieści, że w ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw niż na pogardę. Wydaje się więc, że przesłanie tego utworu jest mimo wszystko pozytywne.
dobro jest silniejsze od zła. Kochani, mam nadzieję, że ten film pomoże Wam w usystematyzowaniu wiedzy na temat dżumy, tego, co się działo po kolei, jakich mamy najważniejszych bohaterów i tym podobne. Jeżeli potrzebujecie, już o tym mówiłam, ale przypomnę, wsparcia jeszcze, notatki do matury i kursy do matury.pl, polecam Wam te dwie strony. Pamiętajcie też, że wysyłam bezpłatny newsletter, to znaczy, że od momentu zapisania na ten newsletter, co środę, no chyba, że będę jakieś święta i przerwy, ale tak co środę dostaniecie notatki do świeżo opublikowanego ostatniego filmu. One są aktywne przez kilka dni, potem wygasają, ale Wy w tym czasie macie szansę, żeby je pobrać, więc to jest bardzo dobre rozwiązanie. To nie moje słowa, to Wasze słowa. Zachęcam, zapraszam, a teraz ściskam Was mocno, całuję i życzę wszystkiego dobrego w szkole i nie tylko. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Pa, pa!